nim pojawią się tutaj na scenie moi przyjaciele, to nie mogę nie wspomnieć o wyjątkowej osobie, której niestety dzisiaj z nami nie będzie. Do fundacji dołączyła w 2014 roku, razem ze mną. Wniosła bardzo wiele uśmiechu, bardzo wiele nadziei, bardzo dużą wiedzę. Dzięki niej mieliśmy okazję się bliżej poznać, ponieważ co miesiąc regularnie zapraszała nas do swojego niezwykłego mieszkania, pełnego książek, pełnego nagród, pełnego zdjęć. Bez względu na porę roku częstowała nas wyśmienitym bigosem i pierogami. Piotrek Kraśko przynosił tort sushi, a Marta Kuligowska zawsze wpadała z bezą. Długo rozmawialiśmy, do późna, o polityce, o teatrze, który tak bardzo kochała, o kryminałach, którymi się zaczytywała. Pierwsza dama polskiego dziennikarstwa, Janina Paradowska. Janko, dziękujemy Ci za wszystko.